Dom dziecka brzęczał niczym obudzony ulica, nic dziwnego. Dziś przyjadą tu, aby zabrać od razu dwoje dzieci. To niezwykle rzadkie wydarzenie dla prowincjonalnego sierocińca, jakim był dom dziecka imienia Grigoriewa. Cały poranek wychowawcy i dyrektor krzątali się po piętrach, starannie sprawdzając pokoje wychowanków i stan produktów w stołówce. Bardzo nie chcieli się skompromitować przed tak wpływowymi adoptującymi. Małżeństwo Wielikanowów nie było młode. Aleksandra Stiepanowna miała już 45 lat, podczas gdy jej mąż Jurij Michajłowicz miał nawet ponad 50. Para bardzo długo próbowała począć naturalnie, przechodząc wszelkiego rodzaju leczenie, jednak niestety nic im się nie udawało. W końcu Wielikanowowie postanowili nie męczyć się nawzajem i znaleźć szczęście, biorąc dziecko z sierocińca. Mogli sobie pozwolić na wychowanie adoptowanego dziecka. Ponieważ nie brakowało im środków. Juri i Michajłowicz z żoną posiadali pakiet kontrolny jednej z centralnych rafinerii w kraju i w zasadzie byli milionerami. Tak się złożyło, że biznesmeni niemal od razu zwrócili uwagę na sześcioletnią Elżbietę. Aleksandra Stiepanowna po raz pierwszy zobaczywszy dziewczynkę, zachwycona szepnęła do ucha mężowi: Jurka, spójrz tylko na nią. To przecież wykapana moja mama z dzieciństwa. Boże, nigdy bym nie pomyślała, że może być takie uderzające podobieństwo między obcymi ludźmi. Jurij Michajłowicz zgodził się, kiwając głową. Rzeczywiście. Chcesz, żebyśmy poznali tę małą bliżej? Żona biznesmena prawie się popłakała ze szczęścia. Kto by pomyślał, że po wypróbowaniu tylu naukowych i nawet nienaukowych, częściowo mistycznych metod, odnajdą swoje prawdziwe szczęście w domu dziecka? Wielikanowowie nie pomylili się z wyborem. Lajze okazała się bardzo skromną i dobrze wychowaną dziewczynką. A co najważniejsze, bardzo polubiła swoich przyszłych opiekunów. Czyli nie bójcie się zabrać mnie do siebie do domu? Pytała ich mała. Bo zazwyczaj dorośli biorą taką jak ja, żeby się pobawić na chwilę, a potem oddają z powrotem. Mówią potem, że nie pasowałam. Aleksandra Stiepanowna uklękła przed dziewczynką. Ależ skąd, kochanie, nie jesteś przecież jakąś zabawką, żeby cię oddawać z powrotem do sklepu. Nie jesteś wadliwa, jesteś żywym człowiekiem. I nikt cię z powrotem tutaj nie odda, nie martw się. Będziesz mieszkać w najlepszym domu, w pokoju, gdzie codziennie będą na ciebie czekały najpiękniejsze zabawki. Ale tylko jeśli my, jako rodzice, ci odpowiadamy, oczywiście. Powiedz, czy chciałabyś zostać naszą córką? Kobieta spojrzała w oczy dziewczynki z nieskrywaną nadzieją, a Liza nawet nie zastanawiała się. Tak, pewnie powiedziała Elżbieta i mocno objęła swoją przyszłą matkę za szyję. Ojejku, Boże mój! w przypływie uczuć pocałowała Lizę w policzek Aleksandra Stiepanowna przysięgam ci, będziesz najszczęśliwszą dziewczynką na świecie. Gdyby tylko żona biznesmena wiedziała, jak bardzo chciała w to wierzyć mała Elżbieta. Nigdy nie widziała swoich rodziców, a w sierocińcu mieszkała od urodzenia. Wszystko, co wiedziała o swojej przeszłości, to że zostawiono ją w domu dziecka tuż przed obchodami maślenicy, dlatego przez całe swoje świadome życie dziewczynka nie znosiła naleśników. Kiedy wszystkie dokumenty zostały sporządzone, a sąd ostatecznie uznał Wielikanowów za opiekunów. Lajze przygotowywała się do opuszczenia domu dziecka, odczuwając przy tym ogromną radość i lekkość w sercu. Z tej okazji dziewczynka nawet trochę się wystroiła, poprosiła wychowawczynię, żeby pomogła jej wpleść kolorowe wstążki w warkocze i założyła swoją najlepszą sukienkę, wcześniej sama ją wyprasowawszy. Wszystko było gotowe, aby wypuścić małą do zupełnie nowego życia, z kochającą rodziną i jasnymi nadziejami na przyszłość. Ależ ci się poszczęściło, nowa, zazdrościli jej pozostali wychowankowie sierocińca. Wiesz, że takie przypadki jak twój zdarzają się raz na milion. Dlaczego? Zapytała dziewczynka, trochę zmieszana. Wciąż nie mogła uwierzyć, że jest tak wyjątkowa, że z wszystkich dzieci z domu dziecka giganci chcieli wybrać tylko ją jedną. Każdy z was miał szansę i nadal ją macie. To nie moja wina, że moim mamie i tacie spodobałam się właśnie ja. Asia Popławska, rudowłosa dziewczynka, kilka lat starsza od samej Lizji, tylko się roześmiała. Ale w tym śmiechu czuć było urazę i głębokie zrozumienie tego, jak zorganizowany był świat otaczający dziewczynkę. Liska, nie rozumiem, dlaczego wybrali ciebie. Wydajesz się nie być taka mądra, skoro nie rozumiesz prostych rzeczy. Ile masz teraz lat, sześć? A dorośli, no ci, którzy przychodzą tutaj po dzieci, zwykle nie biorą całkiem małych dzieci. Trzy lata. Dwa, czasem mniej. A tobie jeszcze trafili się milionerzy. To niesprawiedliwe. Chociaż Asia celowo podrapała się po podbródku, jakby się nad czymś zastanawiała. Może twoje adopcja to tylko pretekst. A tak naprawdę wywiozą cię za granicę i tam rozbiorą na organy. Asia zrobiła straszną minę i udawała, że atakuje Lizę. W sześciolatce wszystko jakby się skurczyło w środku. Przestraszyła się na chwilę, wierząc w ten nonsens, który Asia specjalnie przed nią mówiła. Nie, nie wierzę ci, w końcu krzyknęła w twarz koleżance Elżbieta. Moi rodzice tacy nie są, nie będą mnie rozcinać na organy. Kto tu kogo zamierza rozcinać na organy? Surowo zapytała wychowawczyni. Która właśnie weszła do pokoju. Popławska, znowu straszysz ludzi. Co to za dziewczyna? Sama ma ciężki los, więc teraz chce tylko innych zranić. Co to za okrutna zabawa? Asia skrzywiła się zamiast odpowiedzieć, a potem jednak powiedziała: A dlaczego wszystko jest takie niesprawiedliwe, zoja Wiktorowna? Dlaczego moja rodzona matka alkoholiczka mnie porzuciła, a te bogacze zabierają samochodem? Choć ona nigdy nie widziała swoich prawdziwych rodziców i nie wie, co to znaczy żyć w rodzinie. Dlaczego? Wychowawczyni spojrzała na Asię z nieskrywaną tęsknotą. Zoja wiktorowna była młodą kobietą trochę po trzydziestce i jeszcze nie stwardniała duszą i sercem. Szczerze żałowała, że Asi przypadł taki los. Ale niestety nie mogła jej odpowiedzieć na to pytanie. Lizonko, jesteś gotowa jechać do domu ze swoimi nowymi rodzicami? Zapytała wychowawczyni i wzięła dziewczynkę za rękę, ukradkiem spoglądając na poszarzałą ze złości Asię. Oczywiście, nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, gdzie teraz będę mieszkać, i spotkać się z mamą i tatą, bardzo chcę ich zobaczyć. Zoja wiktorowna uśmiechnęła się ciepło do dziewczynki. No to chodźmy. Aleksandra Stiepanowna i Jurij Michajłowicz już na ciebie czekają na dole. Ku jej wielkiemu zdziwieniu dziewczynka spojrzała na Asię i poprosiła wychowawczynię o jeszcze chwilę. Zoja Wiktorowna niechętnie się zgodziła i powiedziała, że będzie na nią czekać za drzwiami. Gdy tylko wyszła, lajze podeszła do i dziewczynki i powiedziała, biorąc starszą wychowankę za rękę: Asia, nie obrażam się na ciebie. Wiem, dlaczego jesteś taka zła, ale można ci pomóc. Jak niby mi pomożesz? Zdziwiona zapytała Asia. Nie słuchaj nikogo, jeśli będą ci mówić, że święty Mikołaj nie istnieje. Ja co roku prosiłam go, żeby podarował mi rodziców. Prosiłam, 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 prosiłam i w końcu dostałam. Ty też spróbuj. Tylko musisz bardzo mocno w niego wierzyć, wtedy wszystko się spełni. Z tymi słowami dziewczynka przyjaźnie pomachała zdumionej Asi i pozostałym dzieciom na pożegnanie i wyszła do wychowawczyni. Teraz jestem naprawdę gotowa, oznajmiła Lajzę i sama wzięła Zoję Wiktorowną za rękę. Gdy dziewczynka zeszła na dół do holu schroniska, przyszła jej kolej na prawdziwe zdziwienie. Okazało się, że jej przybrani rodzice, radośni, z uśmiechami na twarzach, nie byli sami. Jurij Michajłowicz trzymał za rękę chłopca, na oko dziewięciodziesięcioletniego i swoim zachowaniem pokazywał, że tak właśnie miało być. A to kto? Zapytała zdumiona Lajzę. Poznaj. Uśmiechaj się, odpowiedziała Aleksandra Stepanowna. To twój starszy brat, Nikołaj. Koleńka też będzie mieszkał z nami. Zdecydowaliśmy, że będzie ci nudno dorastać samej, więc wzięliśmy jeszcze jego. W rzeczywistości małżeństwo milionerów wtedy po prostu nie mogło dokonać ostatecznego wyboru. W dniu, kiedy zobaczyli Lizę, tylko trochę później poznali jeszcze Nikołaja. Chłopiec był znowu przybyłych, trafił tutaj całkiem niedawno. Jego rodzice zginęli w wypadku samochodowym. A innych krewnych Koła nie miał. Tak znalazł się w domu dziecka. Chłopiec całkowicie podbił serce Jurija Michajłowicza i mężczyzna po prostu nie mógł dopuścić, żeby został w przytułku. Postanowili więc wziąć oboje dzieci. A co, dla lizonki będzie obrońcą, starszym bratem, a dla głowy rodziny, jak uważał biznesmen, mały Koła stanie się doskonałym spadkobiercą. Jurij Michajłowicz planował w przyszłości przekazać mu wszystkie sprawy związane z prowadzeniem swojego biznesu, ponieważ Nikołaj w swoich dziewięciu latach już świetnie liczył w pamięci i w ogóle wykazywał duże zainteresowanie ekonomią i obliczeniami matematycznymi. Cześć! Przywitał się serdecznie koła i wyciągnął do Lizji swoją mocną chłopięcą dłoń. Nikołaj Wielikanów, miło cię poznać. Elizabeta Juriewna Wielikanowa uroczyście odpowiedziała dziewczynka i podała mu swoją własną delikatną dłoń. Tak więc teraz jesteśmy rodzeństwem, prawda? Tak, kiwnął głową koła. Myślę, że się zaprzyjaźnimy, jeśli nie będziesz się za bardzo popisywać. Wiedz, że nie znoszę dziewczyn, które się popisują lub czymś chwalą. Twarz małej Lizji natychmiast się wydłużyła, była zdezorientowana. O, jaki mamy tu poważny mężczyzna z Nikołaja. Poklepał go po plecach przybrany ojciec. Dobra, dzieci, zdążycie jeszcze pogadać w drodze do domu w samochodzie. Dziękujemy za wszystko, Zojo Wiktorowna, i przekażcie dyrektorowi moje najgłębsze wyrazy wdzięczności. Pożegnali się z personelem i pojechali do domu wielikanowów dużym czarnym samochodem prestiżowej marki. Jechali długo co najmniej dwie godziny. W drodze koła delikatnie doknął ramienia dziewczynki i powiedział. Lis, nie gniewaj się na mnie. Po prostu kiedy tu trafiłem, do domu dziecka, wszyscy próbowali mi udowodnić, że jestem bezużyteczny i głupi w porównaniu z innymi. Szczególnie wyróżniała się tam jedna dziewczyna. Ruda taka, prawda? Natychmiast zrozumiała, o kim mowa Lajze. Tak. A skąd wiedziałaś? Kiwnął głową i jednocześnie zapytał koła. Lajze szepnęła bratu tak, żeby rodzice nie słyszeli. To Asia Popławska Ona ciągle dokucza okropnie wredna rozumiem wtedy zamyślony odpowiedział chłopiec Na szczęście nigdy więcej jej nie zobaczymy to prawda odpowiedziała dziewczynka ale nie gniewaj się na nią mimo wszystko. Bardzo mi jej żal. Dlaczego? zdziwił się koła. Robiła wszystkim tylko przykusy i nie lubiła żadnego z wychowawców, chociaż wszyscy traktowali ją dobrze. Lajze, choć była mała, już wiele rozumiała. W końcu życie w domu dziecka sprawia, że dzieci stają się dojrzalsze i bardziej refleksyjne niż na swój wiek. Miała bardzo ciężkie życie przed przyjściem do domu dziecka odpowiedziała dziewczynka. Jej właśnie rodzice oddali ją tam. Koła odpowiedział coś niezrozumiałego. I w tym momencie samochód Wielikanowów wjechał w wysoki kiut bramy ich własnej rodzinnej posiadłości. Orety! wykrzyknął zachwycony chłopiec. To nasz dom. Podoba się! zapytał ojciec. Uśmiechając się kącikiem ustęp, z mamą budowaliśmy ten dom przez kilka lat żeby mieszkać tu razem z wami, jedną wielką rodziną. Bardzo ładnie. Z zachwytem oglądała ogromną trzypiętrową rezydencję Laize. Mamo, tato, jak dobrze, że wybraliście właśnie nas. Dziękuję wam za to ogromnie. Aleksandra Stiepanowna kolejno pocałowała najpierw córkę, a potem syna, po czym cała rodzina weszła do środka domu. Dzieci miały się zapoznać z personelem domowym i nianią, Walentyną Fiodorowną, miłą starszą panią, która miała opiekować się Lizą i Nikołajem, gdy ich rodzice biznesmeni byli w biurze lub wyjeżdżali na spotkania biznesowe. Przez następne kilka lat dzieci żyły. Jak to się mówi, jak u Pana Boga za piecem. Ojciec z matką urządzili im piękne pokoje dziecięce, w których najpierw bawili się nowoczesnymi zabawkami, a później odrabiali lekcje. Każde z nich miało własny komputer i konsolę do gier. A pokój Lizzy był dodatkowo wypełniony ogromną kolekcją wspaniałych lalek i pluszowych misiów w różnych modelach i kolorach. I po co ci ich tyle? Dziwił się czasem jej brat. Można pomyśleć, że kiedy dorośniesz, zabierzesz tę całą pluszową armię do własnego domu. A co ty możesz wiedzieć? Może zabiorę. Drażniła się dziewczynka, wystawiając język do kołuli. Nigdy nie pożegnam się z tymi maskotkami. Nawet jak będę miała 30 lat, 40, a nawet 150. Koła tylko się uśmiechał w odpowiedzi. Głupta się, ludzie tyle nie żyją. Ale będziesz siedziała jako stara babcia ze swoimi zabawkami, to dopiero będzie radość. Takie spory dzieci mogły prowadzić bez końca. Im starsi stawali się koła i lajze, tym ciekawiej było im rozmawiać na różne tematy. Oczywiście, jak w każdej rodzinie, u wielikanowów czasem zdarzały się małe konflikty związane z zachowaniem dzieci. Jednak wszystkie one były rozwiązywane wyłącznie pokojowo i ze zrozumieniem. Biznesmeni nie widzieli sensu w stawianiu swoim dzieciom jakichś ograniczeń. Uważali, że brat i siostra powinni czuć po domu dziecka tylko dobre relacje ze strony społeczeństwa i bliskich ludzi. Dlatego wszystkie sporne sytuacje w ich rodzinie były rozwiązywane tylko poprzez wychowawcze rozmowy i system domowych kar. Nauczyć się fragmentu książki lub wykonać na rodzinnym fortepianie określoną kompozycję muzyczną. Ogólnie rzecz biorąc, pierwsze kilka lat w domu wielikanowów przypominało Lizji i Kouli prawdziwą bajkę. Chłopiec, który bardzo długo tęsknił za zmarłymi rodzicami, w końcu przystosował się do nowego życia i przywiązał się do Jurija Michajłowicza jak do rodzica. Lajze, która prawie od pierwszych dni nie znała swoich prawdziwych rodziców, zaczęła nazywać małżonków mamą i tatą. Sami Wielikanowowie byli niezmiernie szczęśliwi, że dzieci ich zaakceptowały i tak łatwo wpasowały się w ich rodzinę. Liczni znajomi biznesmenów z przyjemnością poznawali dzieci na wspólnych uroczystościach czy wyjazdach na wiejskie rozrywki, takie jak piknik. Jednym słowem, życie dla małżonków nabrało prawdziwego tempa. Nigdy wcześniej nie czuli takiej wewnętrznej pełni. Każdego dnia wielikanowowie dzękowali losowi, że przyjęli właśnie kole i lizę. Dzieci świetnie się dogadywały i przynosiły swoim przybranym rodzicom tylko radość. Jednak, jak to często bywa w życiu ludzi biznesu, idealny okres kiedyś się kończy. Sześć lat po adopcji dzieci w rodzinie i biznesie Wielikanowów zaczęły się bardzo poważne problemy. W jednej chwili idealne życie Nikolają i Elizawiety zawaliło się niczym budowany latami z miłości domek z kart. Lajze miała wtedy dwanaście lat, a Koul je 15. Wszystko zaczęło się od choroby ich przybranej matki Aleksandry Stiepanowny. Na początku kobieta cierpiała na silne bóle głowy i częste omdlenia, a później okazało się, że ma w mózgu nieoperacyjnego guza, który powodował te nieprzyjemne objawy. Mała Lajze nie do końca rozumiała, co się dzieje, ale Koulie od razu domyślił się, że z ich mamą jest bardzo źle. Juri Michajłowicz, dowiedziawszy się o diagnozie, był gotów oddać każde pieniądze, aby tylko postawić swoją ukochaną żonę na nogi. Jednak werdykt lekarzy był niepocieszający. Bardzo nam przykro, Jurij Michajłowicz, ale operować w tak zaawansowanym stadium po prostu nie możemy. To będzie oznaczało to samo, co legalne odebranie życia pańskiej żonie na stole operacyjnym. Żaden chirurg w naszej klinice się na to nie zgodzi. Ale przecież musi być jakaś nadzieja, jakiś szansa, choćby jeden na sto milionów, ale istnieje sposób na uratowanie Saszenki. W rozpaczy załamywał ręce i łapał się za głowę biznesmen. Dobrze, nawet jeśli nie operacja, to leki hamujące ten proces, one mogą przedłużyć jej życie, prawda? Chirurg spuścił wzrok. Wyraźnie było mu ciężko rozczarować Jurija Michajłowicza. Proszę zrozumieć, to wszystko jest beznadziejne. Pańska żona ma przed sobą najwyżej 3 do 4 miesiące życia, nie więcej. Moja rada dla pana, choć nie mam prawa proponować czegokolwiek w takiej sytuacji, to spróbować wypełnić czas, który wam pozostał z Aleksandrą Stiepanowną, troską i miłością. Lepiej, żeby była wśród rodziny, kiedy to się stanie. Juri Michajłowicz po tej rozmowie chodził przez kilka dni blady jak prześcieradło. Z nikim nie rozmawiał, tylko okresowo nalewał sobie porcję mocnego alkoholu i pił, pił, pił. Aż w końcu padał z nóg od nadmiaru alkoholu we krwi i zapadał w ciężki sen. Kiedy jego żonę przywieziono z powrotem do domu, mała Lajze ucieszyła się i rzuciła w objęcia matki. Mamusia, jak dobrze, że wróciłaś! Czujesz się lepiej, prawda? Aleksandra Stiepanowna, która sama była bielsza niż śnieg po przebytym leczeniu i świadomości swojej diagnozy, mogła podarować córce tylko słabe podobieństwo uśmiechu. Naprawdę, moja kochana, czuję się znacznie lepiej, więc lekarze pozwolili mi wrócić do Was. Koulie, który stał przez cały ten czas kilka metrów od kobiety, spojrzał na nią ze zrozumieniem. Jego oczy były pełne łez, i chłopak musiał włożyć wszystkie swoje emocjonalne wysiłki, aby nie zapłakać. Matka spojrzała na niego błagalnie i cicho pokręciła głową, jakby chciała powiedzieć: nie, synku, trzymaj się, nie warto martwić już i tak zaniepokojonej siostry. Aleksandra Stepanowna w tym momencie właśnie obejmowała Lizę, więc dziewczynka niczego nie zauważyła. Kilka miesięcy później, jak przewidywali lekarze, Aleksandra Stepanowna opuściła ten świat. Odeszła spokojnie i z godnością, przed śmiercią prosząc swojego męża, aby dbał o dzieci, a koli, aby zawsze wspierał Lizę i opiekował się nią. Dzieci, proszę Was, cokolwiek się stanie, pamiętajcie, że jesteście rodziną. Gdziekolwiek by Was życie nie zaniosło, zawsze musicie trzymać się razem i pomagać sobie w najtrudniejszych sytuacjach życiowych. Nie jesteście spokrewnieni krwią, ale jesteście rodziną duchową, a to jest o wiele cenniejsze niż taki sam zestaw komórek. Sasza, proszę Cię, błagam, nie odchodź! Płakał nad łóżkiem żony Jurij Michajłowicz. Zadzwonię do Niemiec. Tam dowiedziałem się, jest klinika, gdzie mogą usunąć Twój gus. I są szanse na wyzdrowienie, tylko zostań. Nie obchodzi mnie, co powiedzieli nasi lekarze. Jeszcze mogę cię uratować. Dość, Jura. Nie męcz siebie i dzieci. Zmęczona powiedziała Aleksandra Stiepanowna, której usta już straciły kolor. Oboje dobrze wiemy, że mój czas nadszedł. Więc spędźmy go nie tak bezcelowo. Weź mnie za rękę, Jureczka. I wy, dzieci, też. Jest mi bardzo zimno. Mamo, nie umieraj, mamo. Nie wytrzymał, wybuchając płaczem koulie. Jednak gdy tylko wzięli się za ręce, Aleksandra Stepanowna zamknęła oczy i z cichym uśmiechem, robiąc ostatni oddech, odeszła do innego świata. Pogrzeb odbył się kilka dni później, a młoda Lajze z kolą przeżyli jedną z największych strat człowieka, stratę matki. Lajze, która dorastała jako sierota, po raz pierwszy stanęła twarzą w twarz ze śmiercią. Poczuła silny ból w sercu, a także uczucie nieprzemijającej pustki. Koła, który już raz pochował swoich rodziców, czuł się spokojniej, choć było mu strasznie przykro za siebie i swoją przyrodnią siostrę. Dlaczego życie okazało się dla nich tak niesprawiedliwe, że odebrało im najcenniejsze? Ledwie dając możliwość cieszenia się spokojem i ciepłem rodzinnym. Jak myślisz, czy mamie jest teraz dobrze tam, dokąd odleciała? Zapytała brata dziewczynka. Mam nadzieję. Wzruszył ramionami Koła. W każdym razie wierzę, że już nic jej nie boli, a to oznacza, że może stać się naszym wspólnym aniołem stróżem. Dobrze, jeśli tak. Kiwnęła głową Lajzę i znowu przyłożyła do mokrych od łez oczu swoją małą chusteczkę. Równocześnie z tym biznes Jurija Michajłowicza zaczęli systematycznie podgryzać konkurenci. Duże transakcje jedna po drugiej się nie udawały, więc bardzo szybko dochody rodziny znacznie spadły, a z powodu całkowitego załamania chorobą i późniejszą śmiercią żony biznesmen znalazł pocieszenie na dnie butelki. Wkrótce chciwi konkurenci całkowicie przejęli biznes Jurija Michajłowicza, wyrzucając go z dziećmi z ich własnej luksusowej willi. Wielkanowowie byli zmuszeni przeprowadzić się do małego dwupokojowego mieszkania na obrzeżach miasta, ponieważ dom został sprzedany na spłatę licznych długów Jurija Michajłowicza. Nie był już w stanie utrzymać tak drogiego mieszkania, więc zwolnił cały personel i sprzedał prawie wszystko cenne, co było w domu. W tym sprzęt dzieci i nawet kolekcje pluszowych misiów Elżbiety. Dziewczynka, która do tego czasu doświadczyła całej goryczy życia bez matki, spokojnie przyjęła całkowitą wyprzedaż ich majątku. W końcu musieli z czegoś żyć i kupować sobie ubrania i podręczniki. Wtedy dzieci już chodziły do szkoły, do średnich i starszych klas, ale z oczywistych powodów przeszły z elitarnego liceum do zwykłej szkoły publicznej, gdzie od razu uznano ich za biedaków. Wszystko to można by jeszcze jakoś przeżyć, gdyby nie głęboki alkoholizm ich ojca. Im dalej, tym bardziej Juri Michajłowicz staczał się na dno społeczne, nie będąc w stanie przeżyć śmierci ukochanej żony i zniszczenia całego swojego życia zawodowego. Często, gdy brat z siostrą wracali ze szkoły do domu, widzieli tam bardzo dziwne, czasem wręcz marginesowe osoby. Ci jakby celowo upijali byłego biznesmena, wyciągając mu po drodze z kieszeni wszystkie pieniądze. Tato, ile można pić, ceo? Próbował obudzić Jurija Michajłowicza syn. No, spójrz, w kogo się zamieniłeś? Czy nie szkoda ci siebie, nas? W końcu, co by mama powiedziała, widząc cię w takim stanie? A ty, szczyłu, cicho. Wymamrotał Jurij Michajłowicz w pijackim bełkocie. Ty w ogóle nie jesteś nasz, a my z Saszenką tak bardzo chcieliśmy własnych dzieci, tak bardzo. Nie trzeba było was wtedy brać. Zobacz, moja dziewczynka miałaby mniej zmartwień, nie zachorowałaby. O, Sasza! Mężczyzna objął pustą butelkę po wódce i przewrócił się na drugi bok. Wszystko jest naprawdę źle, Ceo. Zapytała z smutkiem brata Laize. Nie bierz jego słów na poważnie. Lizo poprosił ją koła. On teraz nic nie rozumie przez swoje pijaństwo. Potem będzie tego żałował, gdy dojdzie do siebie. Ale czas mijał, a Jurij Michajłowicz nawet nie myślał o porzuceniu swojego zgubnego nałogu. W szkole zaczęli dręczyć brata i siostrę, nazywając ich nieudacznikami, pijakami, mając na myśli niekończący się ciąg alkoholowy ich ojca i inne nieprzyjemne epitety. Minęło jeszcze kilka miesięcy i historia z pijaństwem Jurija Michajłowicza zakończyła się w naturalny, choć bardzo tragiczny sposób. Pewnego dnia mężczyzna dosłownie zaatakowała biała gorączka i były biznesmen, krzycząc w majakach imię swojej żony, wyskoczył z okna na dziewiątym piętrze. Mikołaj, który miał wtedy już piętnaście lat, zrobił wszystko, co mógł, aby ochronić siostrę przed takim wstrząsem. Na wszystkie pytania policji odpowiadał sam, a o pomoc w pogrzebie poprosił życzliwych sąsiadów. Kiedy zostali całkiem sami, Koła postanowił, że trzeba zapobiec ich powrotowi z lizą do domu dziecka. Najmniej na świecie chciał, aby ich z siostrą rozdzielili i rozrzucili po różnych sierocińcach. Musimy uciekać, lis, przekonywał siostrę. I to dziś, zanim przyjdzie po nas opieka społeczna. Jak to uciekać, Koła! Spojrzała na niego dziewczynka, a on dostrzegł w jej oczach autentyczny strach. Normalnie autobusem, a jeszcze lepiej pociągiem kontynuował młodzieniec. Autobusem mogą nas zauważyć, zapytać, gdzie bilety i dlaczego nie ma dorosłych obok. A w pociągu można przechodzić z wagonu do wagonu powoli, i nikt nas nie zobaczy. Lajze tylko pokręciła głową. Nie wiem, kolienka, dokąd my z tobą uciekniemy? Przecież nie znamy dobrze żadnych przyjaciół taty i mamy. To nie do przyjaciół. Uciekamy do innego miasta, żeby nas już nigdy nie znaleźli, kontynuował brat. Lis, a ty, Ceo, chcesz wrócić do sierocińca? Znowu spać w wspólnej sypialni, tłuc pluskwy i kłócić się z dziewczynami na przerwie. Dziewczynka chwyciła się za ramiona przybranego brata. Koła, boję się. Oczywiście, że nie chcę wracać do sierocińca, ale co będziemy robić sami w obcym miejscu? To jeśli jeszcze nas po drodze nie złapią. Nie złapią, obiecuję, zapewnił dziewczynkę Mikołaj. Teraz najważniejsze, żebyśmy dotarli gdzieś daleko, a tam już się oswoimy i wymyślimy, jak dalej sobie radzić w życiu. W końcu Lajze zgodziła się, ufając pewności siebie brata. Tego samego wieczoru. Szybko spakowawszy swoje skromne rzeczy do plecaków, nastolatki udały się na dworzec i potajemnie weszły do jednego z pociągów międzymiastowych jadących do dużego regionalnego miasta. Pierwsze kilka przystanków dzieci przejechały bez incydentów. Jak mówił Koła, ciągle zmieniali wagony, przechodząc z jednego do drugiego. I przez kilka minut siedzieli na najdalszych siedzeniach, bliżej przedsionka. Jednak w jednym z ostatnich wagonów szczęście im nie dopisało. Starszy konduktor zauważył parę milczących nastolatków i skierował się do nich z wyraźnym zamiarem sprawdzenia biletów. Biegniemy, lajze. Wygląda na to, że ten stary sęp nas namierzył szepnął dziewczynce brat. Dzieci wstały ze swoich miejsc jak najspokojniej i chciały ostrożnie wyślizgnąć się do następnego wagonu pociągu, kiedy usłyszały za sobą szybkie kroki i krzyk konduktora. A nuże, stójcie, zające. Stójcie, powiedziałem. Bez biletów tu nie można. Mężczyzna jeszcze przyspieszył. A koła tymczasem wypchnął Lizę do sąsiedniego wagonu. Biegni, lis przez wagony i nie oglądaj się. Wysiądziesz na najbliższej stacji, ja cię potem dogonię. Nie kręciła głową dziewczynka, trzymając się kurczowo kurtki brata. On odda cię na policję. Biegnijmy razem. O mnie się nie martw, ja go zatrzymam. Czasu mało. Dalej, zmykaj stąd. lajze pobiegła. Biegła wzdłuż trzesących się wagonów i zupełnie nie czuła przy tym swoich nóg. Wydawało jej się, że cały jej świat skurczył się do maleńkich rozmiarów wąskiego korytarza między siedzeniami pociągu, przez który pędziła, czując w całym ciele wibrujące drżenie. Wyskoczywszy do jednego z przedsionków. Dziewczynka nie wymyśliła nic lepszego, jak pociągnąć za hamulec bezpieczeństwa. Lajze miała nadzieję, że brat wyskoczy razem z nią, jak tylko pociąg wystarczająco zwolni, aby wykonać bezpieczny skok na zewnątrz. Podłoga pod nią zatrzymała się tak gwałtownie, że nie utrzymała się na nogach i przewróciła się na brudny linouliem. Krzyknąwszy, dziewczynka nie zatrzymała się nawet na sekundę i pociągnęła za klamkę drzwi wagonu. Te ustąpiły z ciężkim jękiem, jakby wcale nie chciały wypuścić lisy, ale jej było wszystko jedno. W uszach wciąż brzmiał krzyk brata, kiedy zeskoczyła ze stopni i potoczyła się gdzieś w dół, po nasypie, który chrześcił pod jej ciałem. Lisa ocknęła się dopiero po kilku godzinach. Przy upadku mocno uderzyła głową o kamień i tylko cudem nie rozbiła sobie głowy. Aj! krzyknęła dziewczynka, dotykając guza na swoim karku wielkości kurzego jaja. Rozejrzawszy się dookoła, lisa początkowo nie zrozumiała, co się stało. Czuła tylko tępy ból w karku i dziki chłód, przenikający ją do kości. Wokół było zupełnie ciemno, ale dziewczynce udało się coś dostrzec. Pociągu, którym jechała z bratem, nie było w pobliżu. Nie stał na torach, jak początkowo przypuszczała Lisa. Widocznie leżała bez przytomności zbyt długo, a on odjechał. Najgorsze jednak było to, że nigdzie nie było też Koli. — Boże! — szepnęła dziewczynka. — Kolienka! — mój kochany braciszku. — Gdzie jesteś? — Lisa z przyzwyczajenia chciała zajrzeć do plecaka, sprawdzić telefon i sama zadzwonić do brata. Jednak za plecami czuła nienaturalną lekkość. Nie, to niemożliwe. Tylko nie to. Pomyślała w przerażeniu i przeszukała całe otoczenie jak tylko mogła. Tak jest. Plecak najwyraźniej został w wagonie pociągu, kiedy upadła. W zamieszaniu dziewczynka nawet nie zauważyła, jak szerokie paski sunęły się z jej ramion. Koulie był dla niej stracony na zawsze. Jak on teraz ją znajdzie bez telefonu i bez żadnego sposobu komunikacji? Czy naprawdę straciła ostatnią nadzieję? Jedyną osobę, która przysięgła zawsze ją chronić i pomagać jej? Lisa wstała na nogi, które wciąż trzęsły się ze strachu i adrenaliny, i powoli, potykając się niemal na każdym kroku. Ruszyła wzdłuż torów kolejowych. Szła i płakała, opłakując swojego brata, swoich rodziców i całe swoje niegdyś tak piękne, a teraz na zawsze utracone życie. Proszę, dajcie biednej sierocie na jedzenie. Mama umarła, tata też umarł. Z rozpaczy oślepłam na jedno oko. Nikt mnie nie chce zatrudnić, a z takim wzrokiem nauka jest prawie niemożliwa. Proszę, dajcie na jedzenie biednej ślepej sierocie. Lisa z chustką owiniętą wokół głowy, twarzą umorusaną sadzą i brudem oraz wyciągniętą ręką do nieobojętnych mieszkańców stała obok dużego centrum handlowego w centrum miasta. Gdyby ktoś powiedział jej kilka lat temu, że będzie prosić o jałmużnę na ulicy przy minus 12 stopniach mrozu. ubrana w lekką kurtkę i w połowie podarte dżinsy, po prostu by y nie uwierzyła. Jednak dziewczyna skończyła 21 lat. Błąkała się po ulicach Siejcz przez 13 lat i nie widziała dla siebie żadnej innej perspektywy. Oczywiście nie podobało jej się udawanie Keliki, tym bardziej, że widziała bardzo dobrze na oba oczy. Jednak Timofiej, szef miejscowej wspólnoty składającej się z bezdomnych nastolatków, włóczęgów i prawdziwych inwalidów żebraków, jasno powiedział jej, przyjmując ją na nocleg do ich wspólnego legowiska. Pamiętaj, piękna, u nas nikt nie żyje za darmo. Chcesz mieć swoje miejsce do spania? To dołącz do naszej grupy. Nic takiego, co wymagałoby od ciebie złamania twojej moralności. Nie mamy. Ale jeśli niczego szczególnego nie umiesz, no, śpiewać czy grać na jakimś instrumencie, to będziesz musiała zostać aktorką. I co będę musiała grać? Zapytała wtedy ze smutkiem w głosie dziewczyna. To, czym w istocie jesteś, uśmiechnął się, ukazując swoje w połowie bezzębne usta timofiej. Będziesz sierotą, ale z pewnymi cechami. Nie martw się, dziewczyno, to łatwe. Teraz wybierzemy ci deformację i. Deformację? Wydukała ze strachu dziewczyna. Naprawdę chcecie zrobić ze mnie inwalidkę. Nie jestem pierwszy rok na ulicy, słyszałam o czymś takim. W odpowiedzi na to Tymofiej tylko machnął ręką. Był już w wieku, około 65 lat, i poruszał się na starym wózku inwalidzkim. Och, uspokój się! Nikt nie zamierza cię celowo kaleczyć. Te czasy już minęły, dzięki Bogu. Zrobimy ci odpowiedni makijaż i wyślemy cię na ulicę, żeby wyglądało to jak najgorzej. A co z tego wyniknie, to się zobaczy. Dziewczyna nie miała zbytniego wyboru. Od kilku miesięcy nie mogła znaleźć sobie stałego miejsca na nocleg. Kilka razy udało jej się dostać do centrum pomocy dla bezdomnych, ale tam od razu zaczęli interesować się jej przyszłością i tym, jak dokładnie trafiła na ulicę. A Lajze bardzo nie lubiła opowiadać tej historii, wolała zachować swoją tajemnicę dla siebie. Dobrze zgodziła się dziewczyna. Jeśli trzeba będzie tylko udawać kalekę, to się zgadzam. Tymofiej z zadowoleniem potarł swoje pomarszczone ręce wrobionych na drutach, rękawiczkach bez palców. Dobrze, dobrze zagrzmiał swoim niskim, chrapliwym, odciągłych przeziębień głosem. W takim razie, piękna, witamy w naszym schronisku. Przejdź się, poznaj ludzi. U nas mieszkają inteligentni ludzie. Żadnego bydła. Komuna bezdomnych osiedliła się w starej opuszczonej kamienicy, która, jak się wydawało, nie mogła doczekać się rozbiórki. W środku, na każdym z trzech zamieszkanych pięter, stało kilka grzejników, a także były coś w rodzaju oddzielnych boksów, gdzie mieszkali biedacy. Niektórzy z nich byli uważani za pary, więc mogli zajmować nieco więcej miejsca niż ci, którzy trzymali się samotnie. Lajze nie po raz pierwszy zostawała na nocleg w takich miejscach. Tu przynajmniej nie było tak brudno jak w poprzednim miejscu noclegowym i nie było widać szczurów. Dziewczynie dobrano odpowiedni wygląd oślepionej z żalu sieroty, i, jak mówił Timofiej, wypuszczono ją na zmianę prawie następnego dnia. Najważniejsze było to, że wszystkie pieniądze, które Lajze otrzymywała od współczujących, musiała na koniec dnia pracy oddawać osobiście do kasy Timofiejowi. Jeśli zdarzały się dni, kiedy Lajze nie dostawała nic. Tymofiej krzyczał i obwiniał biedną sierotę, że ta nie starała się wystarczająco dobrze. Musisz prosić o jałmużnę. Głośniej. Musisz patrzeć ludziom w oczy, kiedy przechodzą obok. Nawiąż z nimi kontakt wzrokowy. Czyżbyś w ogóle nie znała się na ludzkiej psychologii? Nie. Skąd miałabym? Odpowiadała zmartwiona Lajze. Nawet szkoły nie zdążyłam skończyć. Och, ta młodzież! Smokając ustami, powiedział Tymofiej. W ogóle nie chcecie się uczyć. Myślicie, że można wjechać do raju na cudzym grzbiecie. A jałmużnę też myślicie, że łatwo prosić. Przywódca wspólnoty pochylił się nad siedzącą na starym skrzynce na warzywa Lizą i konfidencjonalnym tonem powiedział jej. A ja, moja droga, pół życia wykładałem psychologię na uniwersytecie. Tak, byłem profesorem, dopóki nasz kraj całkowicie się nie rozpadł. Dziewczyna zrozumiała, jak ten starszy mężczyzna doszedł do takiego stylu życia. Po prostu go zwolnili, kiedy zdecydowali, że nie jest już nikomu potrzebny. Potem miał udar, paraliż dolnych kończyn, po czym Tymofiej, nigdy nie podając swojego imienia, został zawodowym żebrakiem wykorzystując w tym swoje znaczne umiejętności w dziedzinie psychologii będę się starać naprawdę obiecała mu dziewczyna dziś po prostu nie był mój dzień dobrze że przyznajesz się do swoich błędów powiedział Tymofiej widzę że jesteś mądra dziewczyna musisz tylko być silniejsza twardsza dobrze czas spać jutro znowu pójdziesz do centrum handlowego i tak Lajze stała obok sklepu i jak najbardziej żałosnym głosem prosiła o jałmużnę, choć za każdym razem wywracało ją to od środka. A ty całkiem ładna jesteś, usłyszała z prawej strony miękki głos. Lajze odwróciła się i zobaczyła przed sobą młodego mężczyznę w dobrym, jasnoszarym garniturze z najnowszej kolekcji bardzo popularnej marki odzieży męskiej. Lajze nie była głupia, często przeglądała wyrzucone na śmietnik magazyny modowe. Które w dużej ilości znajdowały się w pobliżu klinik estetycznych i salonów piękności. Jeden rzut oka na chłopaka wystarczył, aby rozpoznać w nim odnoszącego sukcesy młodego biznesmena. To do mnie, wujku. Zapytała go żebraczka z lekką euzetą w głosie. Bądź tak dobry, daj coś biednej półślepej sierocie. Przepraszam, mała, uśmiechnął się nieznajomy, ale dawanie jałmużny nie leży w moich zasadach. Ale mogę ci dać zarobić o wiele więcej. Lajze zmarszczyła brwi i natychmiast odwróciła się, zamierzając odejść. Kto wie, co ten bezczelny bogacz ma na myśli? Co, nawet mnie nie wysłuchasz? Zapytał spokojnie, robiąc w jej kierunku kilka leniwych kroków. 100 tysięcy rubli nie leży na ulicy. Lajze zastygła w miejscu. 100 tysięcy. On mówi poważnie? Czego pan chce? zapytała, odwracając się z powrotem do niego. No proszę, uśmiechnął się zmieniony chłopak. To już bardziej przypomina konstruktywną rozmowę. Na początek jak masz na imię? Lajze odpowiedziała dziewczyna z wyzwaniem A jakie to ma znaczenie? Wujku, mam bardzo mało czasu. Albo mówisz, za co zamierzasz zapłacić 100 tysięcy, albo odchodzę. Mam jeszcze dużo do zrobienia. Ciemne brwi biznesmena uniosły się do góry. O, masz charakter. Porywcza. Cóż, to bardzo na miejscu. Wiesz, chcę cię kupić. Do widzenia. Lajze gwałtownie odwróciła się i przyspieszyła kroku próbując jak najszybciej dotrzeć do rogu budynku za którym mogłaby zniknąć Poczekaj Złapał ją za rękę nadchodzący Dandis źle mnie zrozumiałaś Nie chcę cię kupić w tym sensie Po prostu potrzebuję twoich usług na jeden wieczór żadnego intymnego kontaktu obiecuję Laise była zdenerwowana czuła jak mocno bije jej serce nie ufała temu bogaczowi biznesmenowi. Mów! Powiedziała przez zaciśnięte zęby i wyrwała swój łokieć z jego mocnego uchwytu. Boli mnie puść! Nieznajomy natychmiast ją puścił i pokazał rząd białych zębów w kolejnym zadowolonym uśmiechu. Muszę załatwić pewną sprawę i bez twojej pomocy. Wygląda na to, że się nie obejdzie. Ubiorę cię jak damę i zabiorę do najlepszego salonu piękności, więc na koniec będziesz błyszczeć jak nowa moneta. Jesteś szalony. Wątpiła w jego zdrowie psychiczne lajze. Jaki masz z tego zysk? Czy to twoja rozrywka myć bezdomnych? Biznesmen wydawało się, zignorował jej sarkazm i kontynuował. Po tym, jak będziesz wyglądać na 100%, pójdziemy do restauracji. Tam będziesz musiała uwieść pewnego mężczyznę. Bez intymności, jak mówiłem. Po prostu namiętnie go obejmiesz, może pocałujesz w policzek, ale żeby wyglądało, że między wami iskrzy. On weźmiecie za partnera biznesowego, to gwarantuje. Niczego się nie domyśli. I kolację już zamówiłem, pozostało tylko zrealizować mój plan. Jeszcze nie powiedziałeś, jaka jest twoja rola w tym przedstawieniu kontynuowała Lajze. Jeśli nie powiesz, nie zgodzę się. Możesz spróbować znaleźć kogoś innego do tej awantury. A więc jesteś dziewczyną z zasadami uśmiechnął się chłopak Dobrze, powiem ci, ale tylko dlatego, że podoba mi się twoja zuchwałość będę nagrywał wasze przytulanie na kamerę. Zrobię kilka zdjęć, może nagram krótkie wideo. I tyle. Nawet mnie nie zauważycie. Usiądę kilka stolików dalej, tam w restauracji jest zaciemniona strefa. No to jak, zgoda. Jeden wieczór w pięknych ubraniach i w luksusowej restauracji. A sto tysięcy rubli twoje. Dziewczyna wahała się. Z jednej strony bogacz nie żądał od niej niczego specjalnego, ale z drugiej, lajze miała niespokojne serce. Mogę się zastanowić? zapytała, dumnie unosząc pod brudek. Boże, ona jeszcze myśli przewrócił oczami biznesmen No dobrze, daję ci dobę, potem jej pretensje do siebie moja oferta przepadnie. Młody mężczyzna wyciągnął z kieszeni małą wizytówkę, całkowicie czarną, ze srebrnymi literami, i wręczył ją Elżbiecie. Tutaj jest mój telefon i adres biura. Nie musisz przyjeżdżać do mnie do pracy, ale jeśli coś pilnego ci się przydarzy tego wieczoru, daj mi znać. Jeśli się zgodzisz, spotkamy się jutro w tym samym miejscu. Biznesmen coś sobie przypomniał i uśmiechnął się do dziewczyny. A przy okazji, zupełnie zapomniałem ci powiedzieć: Cała odzież i biżuteria po sprawie też zostaną u ciebie. Możesz z nimi robić, co chcesz, nosić na specjalne okazje lub sprzedać. Zarobisz na nich niemało, mówię to jako ekspert. Lajze opuściła wzrok i przeczytała na wizytówce: Filip Dragunów, top manager Eisel Industries. Nazwa firmy nic jej nie mówiła, ale stanowisko top menedżera było zastanawiające. Dlaczego taki zamożny pan potrzebuje jej usług? Kiedy żebraczka podniosła wzrok, biznesmena już nigdzie nie było. Jakiś dziwny on, pomyślała Lize i wróciła do wspólnoty. Kiedy Timofiej usłyszał o pracy zaproponowanej Lizji, jego oczy zapłonęły niekłamanym zapałem. Oczywiście, zgódź się, Lizońka, gdzie jeszcze zarobisz takie pieniądze, jak nie na posyłkach u tego bogatego drania? Rozumiesz, że za te pieniądze cała nasza wspólnota może przetrwać dwa miesiące. Oszczędnie tak, ale przynajmniej nie będziemy się martwić o jedzenie, zapasy już się kończą. Ale co, jeśli to coś nielegalnego? Nadal wątpiła dziewczyna. Timofiej nie chce trafić do więzienia. Przywódca bezdomnych tylko mocniej ścisnął rękę Lizy i z ekscytacji wielkimi pieniędzmi wytrzeszczył swoje okrągłe oczy. Czego od ciebie wymagać? Zrobisz swoją robotę i znikniesz stamtąd po cichu. Nikt się nie dowie. Zgódź się, dziewczyno, inaczej wyrzucę cię na mróz. Przez cały czas tutaj nie zarobiłaś tyle, ile ci oferują za jeden wieczór. Nic nie szkodzi, popracujesz dla dobra społeczności, nie połamiesz się. Pod presją Timofieja i własnego sumienia Lajze w końcu się zgodziła. Następnego dnia Dragunów zabrał ją spod sklepu, gdzie mieli się spotkać. Od razu zawiózł dziewczynę do spa, a potem do salonu piękności. Zróbcie tak, żeby po waszych zabiegach stała przede mną piękna młoda dama, rasowa jak elitarny konik, polecił Filip pracownikom centrum. Masażystki i fryzjerki, początkowo zszokowane wyglądem Elżbiety, obiecały zrobić wszystko. Co w ich mocy, a nawet więcej. Lajze spędziła w rękach różnych mistrzów ponad cztery godziny. Cały ten czas była myta, parzona, smarowana różnymi kremami, robiono jej peeling i manicurę. Krótko mówiąc, pracownicy Centrum Zdrowia doskonale poradziły sobie z zadaniem. Kiedy Lejze zobaczyła swoje odbicie w lustrze po zabiegach, nie od razu rozpoznała własną twarz. Jej skóra stała się gładka, delikatna, bez śladu sińców pod oczami czy popękanych od zimna naczyń. Włosy znów były gładkie i lśniące, opadały na plecy dziewczyny pięknym kaskadą. Obcięto jej suche końcówki, a cała fryzura nabrała bardzo schludnego i wykończonego wyglądu. No proszę! Już o wiele lepiej brawo! Pochwalił Filip pracownicę spa, po czym zabrał dziewczynę do kolejnego miejsca przemiany salonu piękności i kilku sklepów z modną odzieżą i obuwiem. Tam z Lizzy zrobili prawdziwą księżniczkę. Wybrał dla niej piękne, eleganckie ubrania, zrobił manicurę i delikatną fryzurę. Na zakończenie wizerunku Filip osobiście wręczył dziewczynie wspaniały złoty zestaw, składający się z delikatnego wisiorka z diamentem i takich samych kolczyków. To, żebyś mogła w pełni poczuć się damą z wyższych sfer, powiedział jej dragunów. Potrzebuje pewnej siebie dziewczyny, a nie jąkającej się z przerażenia bezdomnej, choćby i wypielęgnowanej. Lajze nic nie odpowiedziała. Choć była w przyjemnym szoku od własnej przemiany, to wciąż nie opuszczało jej uczucie niepokoju związane z czekającym ją zadaniem. Zrelaksuj się i o niczym nie myśl. Mów wszystko tak, jak ćwiczyliśmy, edał jej ostatnie wskazówki Filip, zanim wysłał ją samą do restauracji. Wejdę za minutę, a ty na razie zajmij naszego klienta. W samochodzie podczas jazdy do restauracji, dragunów z lizą przećwiczyli kilka kwestii, które dziewczyna miała powiedzieć, aby udawać bizneswoman. Lize zebrała wszystkie swoje siły i uczucia w pięść i pewnym krokiem weszła do sali luksusowej restauracji. Ale kiedy podeszła do stolika, przy którym siedział ich klient, nogi same się pod nią ugięły. Prawie nie potknęła się na swoich wysokich szpilkach. Koła! To jedyne, co zdołała powiedzieć dziewczyna. Przy już zastawionym do kolacji stole siedział jej zaginiony przyrodni brat, ten sam koła, którego kiedyś tak niefortunnie zgubiła na kolei. Nie to niemożliwe! Pomyślała dziewczyna w pierwszej chwili. Tyle lat minęło, na pewno się pomyliłam. Z drugiej strony, młody mężczyzna siedzący przy stole miał te same zielone oczy i te same jasnoblond włosy. Oczywiście, z czasem koła zmężniał i stał się bardziej krzepki i barczysty, ale to na pewno był on. Lajze. Szepnął zaskoczony chłopak. Wpatrując się w bezdomną w kostiumie biznesfoman. Nie wierzę własnym oczom. To ty. To naprawdę ty? Bez żadnych wątpliwości przed Lizą stał jej starszy brat i on również rozpoznał swoją przyrodnią siostrę. Z nadmiaru emocji dziewczyna nawet zapomniała, po co tu przyszła i mocno przytuliła kiedyś zaginionego krewnego. Młody mężczyzna odpowiedział jej wzajemnością. Zlewając się w szczęśliwym ciasnym uścisku, brat z siostrą nawet nie wiedzieli, że w tym czasie Filip, jak obiecał, już ich fotografował. Usadowiwszy się w sali tak, żeby go nie było widać. Brawo, gołąbeczki. Jeszcze, jeszcze. Tak po prostu wspaniale. Mówił biznesmen, patrząc jak z jaką radością w oczach młodzi ludzie patrzą na siebie i jak Nikołaj delikatnie chwyta Lizę za rękę, zanim pomoże jej usiąść przy stole. A ty jesteś sprytną dziewczyną, Lize. Nadal robiąc zdjęcia, ledwo weszłaś, a on już gotów jeść ci z ręki. Czyli nie myliłem się co do Ciebie. W tym momencie między lizą, a kolą trwała rozmowa. Liz, a jak ty się tu w ogóle znalazłaś? Pytał brat, rozglądając się po restauracji. Mam na myśli nie konkretnie to miejsce, ale biznes. Jak udało Ci się trafić do branży biotechnologii? Moi współpracownicy zarekomendowali cię jako doskonałego specjalistę w dziedzinie promocji biopreparatów. Dopiero teraz Lajze zrozumiała, że za bardzo wczuła się w rolę biznesfoman. Nie wiedziała, co odpowiedzieć bratu, który wydawał się poważnie traktować cały ten maskarat. Och, koła! Prawie płacząc powiedziała dziewczyna. Jak ci to powiedzieć? Nie jestem tak naprawdę w biznesie, ale... Och, kogo ja oszukuję! Koła, nie jestem żadną biznesfoman. Nic nie rozumiem, zmarszczył brwi chłopak. Wyjaśnij, proszę. Lajze otarła łzy, starając się przy tym nie rozmazać drogiego tuszu. W rzeczywistości, jeśli mam być szczera, nie mam gdzie mieszkać. Tak, jestem bezdomna. Koła najpierw pomyślał, że ma na myśli swoją przeszłość, więc spokojnie odpowiedział. Nie martw się tak, lis. Uspokój się, proszę. Nie ma nic wstydliwego w tym, że zaczynasz swoją karierę od zera. Pamiętam, jak wtedy się zgubiliśmy. Też włóczyłem się po ulicach, pracowałem na różnych robotach, byłem tragarzem, roznosiłem gazety, robiłem, co tylko się dało. Nawet przez kilka lat byłem chłopcem na posyłki u wpływowego człowieka, a teraz nic, udało mi się. Niedługo mam wesele, żenię się z córką samego Arkadego Szelesta. Słyszałaś o nim. To gigant w dziedzinie radiokomunikacji, cały regionalny biznes usług mobilnych należy do niego. Zostały dwa tygodnie i weźm drugie myśl lub z Emmą. Na pewno wyśle ci zaproszenie. Jak to możliwe? Że brat żeni się bez siostry. Lajze poczuła, jak w jej głowie wszystko otacza gęsta mgła. Koła się żeni, a ona. Boże, co ona narobiła? Koła, ja chciała wyjaśnić dziewczyna, ale w tym momencie zadzwonił telefon brata. Halo, Arkady Juriewicz, coś się stało? Zapytał przyszłego teścia Nikołaj. Stało się, ty mały draniu, stało się. Groźnie powiedział biznesmen-milioner. Wiesz, jakie właśnie dostałem interesujące zdjęcia? Co, myślałeś, że ożenisz się z moją Emmą i wszystko będzie w porządku? Arkady Juriewicz, proszę poczekać, nie rozumiem, o czym pan mówi. Szczerze zdziwił się chłopak na gniewny ton szelesta. W słuchawce rozległ się gorzki śmiech. Nie udawaj mi tu, anioła. Kto teraz w restauracji przytula się z jakąś dziewczyną, całuje ją po rękach, Ceo. No proszę, jaki jesteś szybki. Jeszcze nie zdążyłeś ożenić się z moją córką, a już zdradzasz się z inną dziewczyną. Koła pospieszył z wyjaśnieniem Nie, nie, pan źle to zrozumiał To moja siostra Lajze Proszę poczekać skąd ma pan te zdjęcia? Kto je panu wysłał? Kto wysłał to już nie ma znaczenia. A co do siostry powiem ci tak, zięciu możesz zacząć kopać sobie grób. Wybór miejsca pozostawiam Tobie osobiście. Takiego zachowania wobec mojej córki nikomu nie przepuszczę. Proszę poczekać, Arkady Juriewicz, proszę poczekać. Ale biznesmen już się rozłączył. Dziwne, powiedział koła, a sam cały zbladł, jakby w jednej chwili stracił całą krew. Lajze, która słyszała całą rozmowę od początku do końca, ponieważ przyszły teści jej brata krzyczał do słuchawki z całych sił, Spojrzała na kole ze szczerym współczuciem w oczach. Dopiero teraz w pełni zrozumiała, jak jednym głupim czynem zrujnowała życie osobiste, a być może i całą karierę ostatniego bliskiego jej człowieka. Kolimko, wszystko słyszałam, szepnęła do młodego człowieka. Rozumiesz te zdjęcia, o których mówił Arkady Juriewicz one. Co? Spojrzał na nią uważnie. Koła, to moja wina, przez mnie wpadłeś w kłopoty, przepraszam. I dziewczyna opowiedziała swoją historię jak na spowiedzi. Nie ukrywając żadnych szczegółów. Kiedy skończyła, zobaczyła na twarzy brata szczere zdziwienie i zakłopotanie. Jesteś zły, prawda? Zapytała go tak, jak to było w dzieciństwie. Bardzo. Koła wahał się z odpowiedzą. Nie spodziewał się tego po swojej siostrze, choć doskonale rozumiał, że została wykorzystana w swoich interesownych celach przez znacznie bardziej doświadczonego i przebiegłego człowieka. W końcu młody biznesmen zamyślony potarł własny nos, a potem spojrzał na Lizę smutno, ale ze zrozumieniem: Dobrze, Lis, co teraz zrobić? Popełniłaś błąd, ale przecież życie się na tym nie kończy, prawda? Powiedz mi, czy wiesz przynajmniej kto cię poprosił o zorganizowanie tego wszystkiego? Lajze sięnęła do kosmetyczki i wkrótce wyciągnęła z niej wizytówkę dragina, którą przekazała bratu. Chciała wskazać go w restauracji, ale ten oczywiście już dawno zniknął. Oto opowiedziała szybko to wszystko, co mi zostawił, kiedy zaproponował tę aferę. Miał też samochód, taki srebrnoszary, chyba BMW. Kole wystarczyła chwila, aby zrozumieć, kto za tym wszystkim stoi. A, to Filip, mój dawny wspólnik. No proszę, co za żmija. Nie wytrzymał mojego awansu, całkiem oszalał z zazdrości. Twarz przyrodniego brata natychmiast złagodniała. Nie martw się o to, lajze, ja się tym zajmę. Skoro okazał się na tyle głupi. Że zostawił ci swoje dane kontaktowe, jutro łatwo go przyciśniemy na ogólnym zebraniu. W serce Lizzy, jakby opadł ogromny kamień. Odechnęła z ulgą i uśmiechnęła się do brata. Porozmawiali jeszcze chwilę, wspomnieli rodziców i obiecali sobie, że już nigdy się nie zgubią. Wymienili się numerami telefonów i umówili się na spotkanie następnego dnia. Lajze przysięgła Coli, że jeśli będzie potrzebował jej obecności, aby udowodnić swoją niewinność przed przyszłym teściem i narzeczoną, zawsze jest gotowa opowiedzieć im swoją wersję wydarzeń i poprosić milionera o wybaczenie. Cokolwiek by się nie działo, Lajze, bardzo się cieszę, że odzyskałem swoją ukochaną młodszą siostrę. Powiedział na pożegnanie Koulie i delikatnie pocałował dziewczynę w czoło. Lajze była niesamowicie szczęśliwa. Pomimo kłopotliwej sytuacji, ona również odnalazła zaginionego brata. I jedyne, czego była całkowicie pewna, to, że nie zamierza go już nigdy stracić. Nigdy. Jednak brat nie pojawił się na ich spotkaniu. Lajze czekała całe dwie godziny w małej, przytulnej pizzerii, gdzie Koulie zaproponował spotkanie, aby porozmawiać od serca i nadrobić wiele z tego, co stracili przez te lata. Lajze nie rozumiała, co się dzieje, jednak podejrzewała, że wszystko na pewno ma związek z tymi przeklętymi zdjęciami. Draginow nie skłamał jej co do honorarium. Następnego ranka po scenie w restauracji ktoś podłożył pod drzwi jej pokoju w hotelu, gdzie nocowała papierową torbę z pieniędzmi. Koulie, dowiedziawszy się tamtego wieczoru, że mieszka w komunie bezdomnych, bez zbędnych słów opłacił jej kilka dni pobytu w pięknym hotelu. Jednak Lajze nawet nie mogła sobie wyobrazić, że wspólnik jej brata mógłby dowiedzieć się o jej miejscu pobytu. Wygląda na to, że naprawdę ma długie maki, pomyślała dziewczyna. Ja też jestem niezła. Poleciałam się przytulać jak szalona, nawet nie pomyślałam, że coś może być nie tak. Głupia. Jaka ja jestem głupia. Nadal obwiniała się za to, że mogło się coś strasznego stać z kolią. Lajze martwiła się, że milioner, którego zięciem miał zostać brat. Jednak postanowił zrealizować swój plan zemsty, a ona w tym planie stała się tylko podstępną bronią nieprzyjaciół. Męcząc się tak przez kilka dni, podczas których Mikołaj nie nawiązał kontaktu, dziewczyna zebrała odwagę i pojechała taksówką do domu Szelesa. Zapamiętała niezwykłe imię milionera, a potem sprawdziła jego adres w internecie. Na szczęście, Timofej zapewnił wszystkim mieszkańcom swojego schroniska najprostsze smartfony a w hotelu był darmowy Wi-Fi. Kiedy Lajze dotarła do posiadłości Szelesa, jej podziw nie miał granic. Myślała, że ona i Koulie, jako dzieci, mieszkali z przybranymi rodzicami w prawdziwym pałacu, ale tutaj. posiadłość milionera zapierała dech w piersiach swoimi ogromnymi rozmiarami. Wydawało się, że to była ogromna, zaawansowana technologicznie twierdza, gdzie na każdym rogu wisiały kamery reagujące na ruch, a za bramą głośno szczekały wściekłe psy stróżujące rasy ratweiler. Lajze bała się, że nawet nie wpuszczą jej na próg do biznesmena, jednak zebrała się na odwagę i nacisnęła przycisk wideo domofonu. Po sekundzie na ekranie pojawiła się surowa twarz ochroniarza, który bez ceremonii zapytał, czego tu potrzebuje. Muszę porozmawiać z Arkadiem Juriewiczem Szelesem. Powiedziała jak najbardziej zdecydowanie dziewczyna. To bardzo ważne. Ma pani umówione spotkanie? Zapytał sucho ochroniarz. Nie, ale. W takim razie rozmowa skończona. Arkadij Juriewicz nie przyjmuje bez umówionego spotkania, zwłaszcza w weekendy. Lajze poczuła przypływ niesamowitej odwagi. Musiała koniecznie dostać się do milionera, wszystko mu wyjaśnić lub zagrozić, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jeśli natychmiast nie przekażesz swojemu szefowi, że stoję tutaj pod drzwiami jak pies, to możesz od razu wezwać policję. Wiem, że biznesmen szelest jest winny zniknięcia mojego brata, i mam na to niepodważalne dowody. Ochroniarz trochę się zmieszał z powodu takiego nacisku, ale w końcu zdołał wykrztusić, czy możesz poczekać chwilę. Po kwadransie, kiedy Lajze straciła już wszelką cierpliwość, brama w końcu się otworzyła. Puszczono ją na teren posiadłości. Ochrona zaprowadziła dziewczynę do domu, gdzie spotkał ją sam Arkadiusz Jurjewicz. Wysoki, przystojny mężczyzna z piękną siwizną w czarnych włosach i głębokimi niebieskimi oczami od razu wzbudził sympatię dziewczyny, choć była gotowa w tamtej chwili rzucić się na niego z wściekłością. Co zrobiłeś z moim bratem, Mikołajem Wielikanowem? Natychmiast rzuciła się na niego lajze, Brwi mężczyzny uniosły się w zdziwieniu. O, rozpoznałem cię. Byłaś na tych zdjęciach z narzeczonym mojej córki, prawda? Tak, ale jestem jego siostrą. A ty mu groziłeś, sama to słyszałam. Z podniesioną brodą, zdecydowanie powiedziała Lajze. Pamiętaj, jeśli z jego głowy spadnie choćby jeden włos, to ja. Milioner tylko się roześmiał, lekko, jakby przed nim rozgrywała się zabawna scena jakiegoś dziecka. Kochanie, czy czujesz się źle, żebym miał zabić jakiegoś oszusta, który zdradził moją córkę? Oczywiście, że byłem na niego wściekły, ale mamy już dawno nie lata dziewięćdziesiąte i na pewno nie zamierzałem pozbawiać go życia. Może ukrywa się z powodu problemów finansowych, a nie chciał nikomu o tym mówić. Czy pomyślałaś o takiej możliwości? Tato, co się dzieje? rozległ się nagle melodyjny kobiecy głos. Miniaturowa blondynka w jasnozielonej sukience ostrożnie podeszła do biznesmena i zdziwiona spojrzała najpierw na Lizę, a potem na swojego ojca. Czy to ma coś wspólnego z Mikołajem? Nie dzwonił do mnie od kilku dni. Czy jest w porządku? Blondynka z nadzieją spojrzała na Lizę, ale bogacz pośpieszył uspokoić córkę. Wszystko w porządku, Emmo, po prostu twój zdradliwy narzeczony postanowił się gdzieś ukryć na jakiś czas. Wstydzi się, że zranił tak cudowną dziewczynę. Mężczyzna wyglądał bardzo szczerze, mówiąc, że nie miał powodu, by skrzywdzić jej brata, a narzeczona Mikołaja wydawała się nie na żarty zmartwiona. Wyglądało na to, że ta dziewczyna naprawdę go kochała. Mikołaj mówił, że mógł go wrobić jeden wspólnik. Filip Draginow powiedziała w końcu lajze. Może pomożesz mi sprawdzić tę teorie. Przepraszam, ale bardzo martwię się o swojego brata. Czy mogę jeszcze raz usłyszeć, jak masz na imię? Wydaje mi się, że się nam nie przedstawiłaś, powiedział ponownie zwracając się do niej biznesmen. Tak, oczywiście. Nazywam się Elżbieta Najdenowa. Rzecz w tym, że z kolią nie jesteśmy rodzeństwem. Oboje zostaliśmy adoptowani przez rodzinę biznesmenów, wielikanowów. Niestety, naszych rodziców już nie ma wśród żywych. Wielikanowowie? Zapytał Szelest. Tak, słyszałem o tragicznej historii waszej rodziny. Koła mi wtedy opowiadał Poczekaj, więc jesteście przyrodnim rodzeństwem prawda? A twoje prawdziwe imię to Elżbieta Najdenowa? Na chwilę twarz Arkadiusza Juriewicza przybrała zupełnie oszołomiony wyraz. Potem, chwiejąc się, podszedł do kanapy i powoli na niej usiadł. Tato, źle się czujesz. Rzuciła się do niego Emma. Może wezwać pogotowie. Z troską zapytała lajzę, która nie spodziewała się takiej reakcji. Jednak milioner tylko machnął ręką i ponownie spojrzał na Lizę swoimi bezdennymi niebieskimi oczami. Lizo, usiądź proszę, muszę ci coś powiedzieć. Lajze była całkowicie zdezorientowana, ale spełniła prośbę mężczyzny. Ten podzękował jej i zaczął opowiadać. Rozumiesz, z Alą długo nie mogliśmy mieć dzieci. Żona była już tak zdesperowana, że była gotowa spróbować nawet in vitro. Jednak lekarze surowo zabronili jej poddawać się takiej procedurze. Zbyt duże było ryzyko, że jej organizm nie poradzi sobie z donoszeniem płodu. Wtedy właśnie zaczęliśmy myśleć o surogatce. Mężczyzna wziął głęboki oddech, zanim kontynuował. Lajze nadal nic nie rozumiała, ale słuchała, nie przerywając. Znaleźliśmy jedną kobietę w szpitalu położniczym, Rite. Urodziła już troje swoich dzieci i zgodziła się donosić również nasze dziecko. Kiedy USG pokazało bliźniaki, ale była w siódmym niebie. Jeszcze jak? Od razu dwie córki. Ale potem, po urodzeniu zdrowych bliźniaczek, uciekła z jedną z naszych córek. Boże, myślałem, że wtedy z żoną oszalejemy ze strachu. Jak się później okazało, Licie również obiecano ogromną sumę pieniędzy za naszą córkę. Winni okazali się nasi dawni konkurenci, ludzie związani z przestępczym światem. A Rita w końcu sama nie dostała od nich ani grosza. Oddała dziewczynkę do sierocińca i ukrywała się przez dwa lata, cały czas bojąc się naszej zemsty. Ale, kiedy się dowiedziała, naprawdę chciała ją zabić, ale jakoś udało mi się ją uspokoić. Przepraszam, ale co ja mam z tym wspólnego? Zapytała ostrożnie Lizę, po czym złapała na sobie otwarcie ciekawskie spojrzenie Emi. Arkadij Jurjewicz uważnie spojrzał najpierw na swoją córkę, a potem na Lizę. Wiem, że pewnie mi nie uwierzysz, ale to właśnie ciebie prawdopodobnie szukałem w wielkiej tajemnicy przez te wszystkie lata. Moi ludzie, najlepsi prywatni detektywi w mieście, przeszukali wszystkie domy dziecka w okolicy. A kiedy znaleźli cię po nazwisku Raiti? Tak, ona sama była z domu dziecka, więc zapisała cię tak samo jak siebie. Okazało się, że już cię adoptowano. Mieszkasz u wielikanowów od szóstego roku życia, prawda? Wydaje się, że dopiero teraz do Lizy dotarł sens słów biznesmena. Tak, powiedziała powoli. Ale nie chcesz chyba powiedzieć, że ja, tak, Lizo, z ogromnym prawdopodobieństwem jesteś moją rodzoną córką. Nawet sobie nie wyobrażasz, jak bardzo przypominasz moją matkę. Emma cała poław ale, a ty poczekaj, ale to przecież jakiś absurd. Lajzek gwałtownie wstała ze stołka. Przez całe życie nie wiedziałam, kto mnie porzucił do domu dziecka, a za rodziców zawsze uważałam wielika A ty? Jak to możliwe? Jesteś moją prawdziwą rodziną? Arkadij Mikołajewicz nadal patrzył z niemym zachwytem na swoją odnalezioną po ponad 20 latach córkę. Emma, choć była w szoku, również bardzo się ucieszyła. Dlaczego absurd? Zróbmy badania genetyczne. Osobiście nie mam nic przeciwko temu, żeby mieć taką odważną i zdeterminowaną siostrę, która nie bała się tak po prostu przyjść do mojego bardzo surowego i wymagającego, nawiasem mówiąc, ojca. Liza, będąc w nieopisanym zdumieniu, zgodziła się. Nie na darmo poczuła na jakimś wewnętrznym, podświadomym poziomie sympatię do tego Arkadia Jurjewicza. A Emma, szczerze mówiąc, wywoływała u Lizy dziwne uczucie, jakby znały się już od wielu lat. Po rozwiązaniu tej kwestii, lajze i szeles zaczęli szukać Nikołaja. Ludzie Arkadia Jurjewicza zdołali namierzyć sygnał telefonu komórkowego Kouli, który pojawił się gdzieś w lesie. Korzystając ze swoich kontaktów i przepytując miejscowych mieszkańców, udało im się ustalić, że srebrny BMW z kierowcą i pasażerem mężczyzną faktycznie przejeżdżało tą drogą i skierowało się do małej wioski na północy regionu. Po kolejnej dobie poszukiwań milionera znaleziono opuszczony dom, w którego piwnicy przetrzymywano pobitego i skrajnie wyczerpanego Nikołaja Wielikanowa. Wezwawszy policję, ludzie biznesmena na wszelki wypadek sprawdzili numery samochodu, który zabrał brata Lizzie na kamerach drogowych. Nie było wątpliwości. To był Filip Dragunów. Zazdrosnego i okrutnego wspólnika zatrzymano tego samego dnia. On właśnie szykował się do wydania swoim ludziom rozkazu zabicia Kouli. Jego plan był chytry. Mężczyzna zamierzał, pozbywszy się Wielikanowa, podrzucić zdjęcia Lizji i jej brata najpierw milionerowi Szełestowi, a następnie wskazać na ten fakt policji, gdy ci zaczną szukać zabójcy chłopaka. W ten sposób Dragunów chciał upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, pozbyć się swojego głównego wspólnika w biznesie i zachwiać imperium Szełesta, aby potem, już bez Mikołaja, przejąć wszystko w swoje ręce. Zawsze go nienawidziłem przyznał później dragunów podczas przesłuchania. Ten koła wielikanów wszystko osiągnął tak po prostu, bez żadnego wysiłku. Można by pomyśleć, że nie wiem, że jego reputacja jako syna biznesmena mu pomogła. Ten bowiem, zanim się nie upił, prowadził swoje interesy całkiem nieźle. Filip potarł ręce w ciasnych kajdankach. A ja tyle lat przy nim, jak jakiś chłopak na posyłki. Filip, pojedziesz tam, Filip, podpiszesz kontrakt z naszymi partnerami. Ale z ogromną zniżką. Nie, żeby dopuścić mnie do centralnych spraw. On przecież trzymał się ich zębami jak wilk, wszystko chciał sobie przywłaszczyć. Tak zazdrość ostatecznie pozbawiła młodego biznesmena woli i rozumu. Oczywiście groził mu teraz ogromny wyrok więzienia za próbę zabójstwa i porwanie człowieka. Nikołaja zawieziono do szpitala, udzielono mu wszelkiej niezbędnej pomocy i wkrótce zaczął wracać do zdrowia. Po pełnym wyzdrowieniu wziął huczny ślub z Emma, bo teraz ostatecznie ustalili, że jej nie zdradzał. Kilka miesięcy po ślubie Emma ucieszyła ojca wiadomością o swojej ciąży. Teraz para z niecierpliwością czekała na swoje pierwsze dziecko. Arkadij Juriewicz i Lajze przeprowadzili analizę swoich dna i upewnili się, że są ojcem i córką. Tak, Lajze, nie spodziewając się tego, została spadkobierczynią milionera i zyskała nie tylko ojca, ale i siostrę. Pieniądze otrzymane za oszustwo od Dragunowa Lajze oddała bezdomnym, którzy ją przygarnęli. Zyskawszy imię i pozycję w społeczeństwie, Lajze postanowiła zdać eksternistycznie egzaminy w szkole i dostać się na studia. Zawsze fascynowało ją studiowanie historii i archeologii. Dziewczyna planowała wyjechać na praktykę na prawdziwą ekspedycję. Jeśli podobała ci się ta opowieść, proszę wesprzyj mnie klikając przycisk kciuka w górę. Dla ciebie to tylko jedno kliknięcie. Ale dla mnie to bardzo ważne. Z góry dziękuję.